Pierwsza niedziela października na długo zostanie w pamięci wiernych z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Lisowie. To właśnie tego dnia nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci poległych i pomordowanych w czasie wojen, a także poświęcenie odrestaurowanych elementów zabytkowego kościoła w Lisowie. Uroczystości połączone były z bierzmowaniem oraz mszą świętą w intencji spokoju dusz zmarłych, Franciszki Krasińskiej oraz innych zmarłych z rodziny Krasińskich. Uroczystości w Lisowie rozpoczęły się od poświęcenia przez księdza biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana pamiątkowej tablicy ku czci poległych i pomordowanych w czasie wojen w obozach i na schyłkach. Po poświęceniu pamiątkowej tablicy odbyła się msza święta celebrowana przez księdza biskupa Kazimierza Ryczana i koncelebrowana przez proboszcza lisowskiego Czesława Krzyszkowskiego. Tego dnia wierni dziękowali Bogu przede wszystkim za dar renowacji świątyni. Chcemy dzisiaj podziękować Bożej Opatrzności za to, że udało nam się odrestaurować, odnowić zewnętrzną stronę świątyni. Górna część wieży jest drewniana, zabezpieczyliśmy ją. Był taki stan, że groziło to zawaleniem. Zabezpieczyliśmy wieżę. Ludzie w tej chwili mogą bezpiecznie przychodzić. Odgrzebiliśmy tynki. Odrestaurowaliśmy dach kościoła. Więźba dachowa została wymieniona w 75% i pokryliśmy blachą miedzianą. Na ten rok zaplanowane były prace związane z renowacją zabytkowych drzwi kościoła. Tych drzwi zabytkowych 18-wiecznych jest troje. Jedne są tutaj pod chórem, a drugie przy bocznym wejściu z prawej i lewej strony. Ponieważ czekaliśmy na dotacje, te prace zostały wstrzymane. Nie wszystko udało nam się dzisiaj poświęcić, ale to w jakiejś perspektywie bliższej. Nasza parafia jest stara. Pierwsze wzmianki mówią o roku 1118. Za 8 lat więc, jeśli te dane historyczne potwierdzą się, nasza parafia przeżywałaby 900-lecie istnienia. Na ten wielki jubileusz zaczęliśmy od renowacji świątyni. I dziękujemy Panu Bogu za to, że udało nam się już przynajmniej kościół z zewnętrznej strony zabezpieczyć. A w środku też są eksponaty piękne, wymagają renowacji. No ale musi być zachowana kolej. Niektórzy zaczęli od renowacji w środku. Ja też gdybym tak postąpił, gdyby ludzie zobaczyli odnowiony ołtarz, cieszyliby się bardzo. Ale była potrzeba zabezpieczyć i dach, który przeciekał, i wieżę, która groziła zawalenie. Skomplikowana renowacja wieży i dachu kościoła, a także pozostałe prace konserwatorskie były do tej pory możliwe dzięki zaangażowaniu proboszcza i parafian, a także dzięki pozyskanym dotacjom. 210 tysięcy złotych przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 160 tysięcy pochodziło z budżetu gminy Morawica, a 500 000 złotych udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze przekazali również sponsorzy indywidualni i sami parafianie. Tutaj jest zachowana nasza narodowa, lokalna tożsamość. Obiekty sakralne niejednokrotnie i bardzo często są jedynymi obiektami zabytkowymi na danej miejscowości, w danym terenie. Tym bardziej jest to ważne dla mnie wydarzenie z takiego punktu widzenia europejskiego, dlatego że dzisiaj jest 19. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Ta druga połowa 2011 roku to jest czas naszej prezydencji i ważną rzeczą jest to, żeby pokazać Europie, że mamy ogromny dorobek kulturowy, potrafimy o niego dbać, potrafimy nie wydawać koszty, nie ponosić koszty, ale inwestować w dobra kultury, bo to jest niezwykle cenne dla nas, ludzi, którzy o to dbamy. To jest takie wyzwanie nie tylko dla mieszkańców, również przede wszystkim dla samorządowców. Ja to traktuję jako obowiązek, żeby znajdować środki, zagospodarować środki i przekazywać na renowację i dobre utrzymywanie takich obiektów sakralnych, jak ten obiekt tutaj w Lisowie. To jest przedsięwzięcie wielu osób to zaangażowanych, bo to są środki również ministerstwa, ale bardzo mnie cieszy, że w samorządzie województwa świętokrzyskiego w PROW-ie były środki finansowe 500 tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy dla renowacji kościoła w Lisowie.
dzięki odrestaurowaniu zabytkowego kościoła bez wątpienia Lisów zyska na atrakcyjności turystycznej. Ja myślę, że dopiero pokazujemy społeczeństwu to, co tak naprawdę Lisów kryje w sobie. Czyli nie tylko zabytkowy kościół, ale przede wszystkim perełka, która jest przy kościele, czyli kaplica świętej Barbary. Jest to zabytkowa kaplica pochodząca z XVII wieku. Jest ona w oryginalnym stanie. Konsekwentnie od kilku lat staraniem proboszcza księdza Czesława Krzyszkowskiego są robione w tej kaplicy. Jest ona odnawiana. Stopień zaawansowania tych prac wynosi 50%. Jednak zostały jeszcze takie elementy jak krata, jak posadzka, jak odnowienie zabytkowych fresków do odrestaurowania. Na pewno to w ogóle osoba Franciszki spowoduje zwiększenie zainteresowania turystycznego mieszkańcami, nie tylko mieszkańców, tylko gminy, powiatu, województwa, ale mamy tutaj informacje również, że interesują się tym miejscem osoby z całej Polski, a nawet z zagranicy. Dumni są również sami mieszkańcy gminy, którzy długo zabiegali o renowację kościoła. Było się takie zebranie z mieszkańców, wyrazili zgodę, bo musieli wyrazić, bo to jest opinia wszystkich mieszkańców tej wsi na temat renowacji. Powstał taki projekt, z którym ta zgoda była potrzebna. Cieszymy się bardzo. Widzimy, że remont został zakończony i to, co widać, mieszkańcy cieszą z tego bardzo. Prace przy renowacji kościoła będą kontynuowane. Ich zakończenie przewidziano na 2019 rok, kiedy to parafia w Lisowie obchodzić będzie 900-lecie. Tego dnia szczególne słowa podziękowania skierowano na ręce Dariusza Kaliny, dyrektora oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach. Dziękowano za jego wieloletnią pracę nad przywracaniem pamięci o związanej z Lisowem Franciszce Krasińskiej i jej rodzinie. Uroczystości związane z obchodami 150. rocznicy zjednoczenia Włoch, które rozpoczęły się 2 października w Lisowie, zostały zorganizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.